jesteśmy w czasie bardzo ponurym, ale, ale walczymy, nie poddajemy się. 18 listopada w Opolskiej Kafejce Prawnej będziemy mieć spotkanie z sędzią Waldemarem Żurkiem. On jakiś czas temu powiedział, że choćby miał walczyć w Bieszczadach, to będzie dalej walczył. Ponadto o praworządne państwo prawne, o to, o trójpodział władzy i o niezależność sądów. I bo inaczej nie mógłby spojrzeć sobie w lustro. Ja też zawsze to powtarzam, że no i tak ciągle słyszę, że twarz ma się tylko jedno. Także nie poddajemy się. Jesteśmy razem i to jest najważniejsze.